Witam wszystkich. Mapa murowanka. Losowania na dziesiątki. Ósemka met nasz. Polski met Premka Lis. No i rozpoczynamy bitwę. Łamcie zawsze, mówię łamcie, niszczcie ten domek, bo później, jeżeli przegrywamy i trzeba bronić kapa, to niestety trzeba poświęcić amunicję na ten domek. A i wróg ma maskowanie, jak podejdzie z tamtej strony od krzaczorów. No, zajęliśmy pozycję, czekamy. No i mamy jedną bułę. No niestety uciekł nam. EBR nie kampił, tylko pojechał. Mamy składę, która się cofnęła. Gramy na dychach, trzeba o tym pamiętać i wszelkie nasze błędy mogą być srogo ukarane, co w efekcie nasz wyszło nasz do garażu. Tak jest, zgąskowaliśmy ją tylko, no ale mamy z tego tytułu punkty, bo ktoś się dobił, tak. I jako asystę mamy. Leci EBR, nie, pole. Teraz mamy coś tam. Tak, no ale. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Lutujemy do tego spotera. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Żeby nam później nie dokuczał, niestety wyświetlił, znaczy musimy się cofnąć. Berek już oklepany. To musiał poczuć. Dobra, spoterka się pozbyliśmy. No niestety, jak widzicie, od razu było, znaczy, no szlarni coraz wejdzie, ale. Było do przewidzenia, że o, tu mamy czariotera TDK, już mocno wali po 400 gdzieś tak. Dobrze byłoby go wysłać do piachu, żebyśmy później nie byli zdziwieni. Ma dość celne działo i tak dalej, więc czekam, że może coś. No i wyszedł. No. Dobra. To musiał poczuć. Tak widzicie, skody nie są te nowe. Takie trudne do przebicia, bo jeżeli Lis sobie z nimi radzi, to nie jest źle.
na amunicji podstawowej. No i niestety poszło w piach. No, jak widzicie, pociski, jak wam zniknie cel, zmieniają trajektorię lotu. 8-6. Jeszcze mają jedną dychę, 3-9. Niestety ta fałka nam uciekła. Idziemy pod osłoną krzaczorów. Dobra, udało się wsadzić w nią. Zacząłem ładować z Golda. No i 2500 damage'a, tak. Niestety schował nam się. Właśnie gość jechał sobie bardzo nieroztropnie. Zniknął, a on jest tam, poszedł dalej wczoraj. No nie wiem, gdzie ten pocisk poszedł, ale strzał za zero. Rosyjski met. No i dobra, idziemy sobie tu, podejdziemy tymi krzaczorami. Starajcie się unikać zawsze. Otwartych przestrzeni. Bo jesteście wtedy, tak jak to mówię, jak na patelni. Mamy pierwszego fraga. Ponad 2600 damage'u, czyli całkiem przyzwoicie. Dobra, mamy tu pojazd. To jest met 9, czyli o klasę wyżej. On gdzieś się nam tu powinien pojawić. Zastanęliśmy i czekamy, bo chyba nie zdążył uciec. Po skraju mapy, czyli by się tak dobrze skampił. No czekamy, zaraz się sprawa wyjaśni. Ale obiekt jedzie, nie wyświecił tego obiekta. Bo nawet gdyby go obiekt nie wykrył, to zostałby sam wyświecony, a nie jest wyświecony. Więc gość chyba tak. On musiał uciec po skraju mapy. Uciekł w kierunku północnym. Trzeba go szukać. O ile goście nie skapują mapy, bo i tak może być.
jedną już wjechał na kapa, więc podejrzewam, że on przyjdzie od strony krzaczeru, po ile będzie chciał zbijać kapa, albo tutaj z góry, więc idziemy krzaczorami, spróbujemy go tutaj ubić. No i jest, tak jak mówiłem. No i jest strzał. Przeciwnik oberwał. Gość jeszcze ucieka tutaj. Nie wiem, poszedł pocisk, ale nie wiem gdzie. No i to jest koniec bitwy. Ja dziękuję. Siema.